Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że mecz, który naprawdę miał parę fajnych detali do oglądania. Cieszę się, że ten mecz akurat był telewizyjny, bo myślę, że zespół ze Szczecina i trener Budzinowskaz byli przygotowani na nas bardzo dobrze. A karali nas tak naprawdę w pierwszej połowie ze wszystkiego, co my graliśmy, i naprawdę ciężko się grało w pierwszej połowie dla nas, szczególnie w ataku, ale nie można tutaj zapomnieć o obronie. Straciliśmy 53 punkty i to jest element do poprawy. Gratuluję swoim zawodnikom oczywiście za drugą połowę, za to jak zagraliśmy, za to, że utrzymali zimną głowę w końcówce i że egzekwowaliśmy swoją grę od samego początku do końca w tych drugich 20 minutach. I Dziękuję. feel like in the second half, first half, we didn't play much defense. We came into halftime and we just know we had to pick up our defense. It was more about defense than offense. And once we really start putting pressure on the ball and really just start making sure we're defensive rebounding, we picked up our offense. We're a fast-paced team. Dzień dobry, dobry wieczór. No tu nie ma za dużo co podsumowywać, bo tak myślę naprawdę, że dzisiaj pokazaliśmy na ten moment taką swoją prawdziwą sytuację, bo graliśmy naprawdę bardzo słabo. No można powiedzieć oczywiście, że straciliśmy Kubę Szenka. To była duża strata. Bardzo zabrakło takiego mądrego prowadzenia meczu. To był bardzo duży problem. Robiliśmy takie głupie straty, robiliśmy straszne, no jakieś tam niezrozumiałe faule na zawodników rzucających piłkę. Przegrywaliśmy wszystkie sytuacje jeden na jeden i w obronie. Myślę, na początku zagraliśmy pierwszą. Początek meczu zagraliśmy, robiliśmy konsekwentnie to, co założyliśmy przed meczem i dobrze to wychodziło w ataku, ale w obronie cały czas mieliśmy taki problem i takie problemy, o których rozmawialiśmy cały tydzień i więcej. I no, statystyki też pokazują takie problemy, że oni zdobyli 20 punktów ze strat i szybkiego ataku 25, drugiej szansy 14. To jest właśnie cyfry, które pokazuje, który zespół walczy, który zespół robi wszystko, jest gotowy, biega maksymalnie. I gratulacje, duże gratulacje do zespołu Pulfarmy i do trenera Artura Gronka, bo naprawdę przygotuje zespół w bardzo dobry sposób i widać to w każdym meczu na boisku, bo są zaangażowani maksymalnie w każdej sytuacji. Idzie, nie idzie, robią swoje, grają swoje, a my dzisiaj niestety byliśmy bardzo nerwowi, byliśmy bardzo, nie byliśmy mądrzy w ogóle, robiliśmy takie złe decyzje pod presją, gubiliśmy piłki, straty, faule i takie i w ataku. Jak już nie idzie, to zagraliśmy indywidualne. No, dużo gadać i powiem tak, taka jest teraz sytuacja. I albo poprawimy tą sytuację, albo nie. Jak nie poprawimy, to na pewno myślę, że no, będą zmiany w zespole. Bo takie życie, nie możemy tak grać, jak teraz gramy. I dlatego no, apeluję też na cały zespół, że powinniśmy trochę być bardziej gotowi na każdy trening, na każdy mecz, bo to jest dzisiaj, jeszcze raz powiem, pokazaliśmy, no to naprawdę bardzo źle to wyglądało. Bardzo, bardzo źle. Dziękuję. Dziękuję. Mateusz, twoje zdanie o meczu? Dobry wieczór. Przede wszystkim myślę, że ten mecz mogliśmy wygrać, ale tak jak trener powiedział, dużo naszych przede wszystkim błędów zaważyło na tym, że ten mecz przegraliśmy. Pozwoliliśmy sobie rzucić aż 100 punktów, gdzie wydawałoby się, że obrona jest naszą mocną stroną. Nie ukrywam, że
te straty, które można powiedzieć są naszą powtarzającą się rzeczą w ostatnich kilku meczach, psują nam, można powiedzieć, każdy mecz, bo jest ich zdecydowanie za dużo, rodzi się gdzieś za każdą stratą kolejna frustracja i można powiedzieć, nie potrafimy wtedy zorganizować się w obronie tak, jak sobie to zakładamy. Ja tak też z kolei nie funkcjonuję tak, jak sobie tego byśmy życzyli. No, myślę, że dzisiaj pierwsza kwarta pokazała, że potrafimy grać w koszykówkę, realizować te założenia. I trochę szkoda, że w tej drugiej połowie oddaliśmy inicjatywę Polfarmie i przegraliśmy ten mecz. Po prostu wiedzieliśmy, jak Polfarma grała w obronie, przygotowaliśmy do tego i widać było na początku meczu, że nam bardzo dobrze to wszystko wychodziło i robiliśmy dobrze, i Mateusz, i cały zespół dobrze podawał, dobrze współpracowaliśmy między sobą. Ale wystarczyło nam kilka takich zrobić grubych błędów w obronie. Oni trafili kilka rzutów i my zaczęliśmy grać nie wiadomo co tak naprawdę. Oczywiście zespół Polfarmy później zmienił swoją obronę i my trochę nie mogliśmy do tego dostosować się. Nie robiliśmy tego, o czym gadaliśmy przed meczem. Albo robiliśmy źle, nie wychodziło, bo zamiast dobrego podania to była strata i dlatego później nie mogliśmy tak grać jak na początku. No tak, zdecydowanie chyba nie jest żadna tajemnica, że Kasper gra bardzo słabo. To widać. Myślę, że to jest kilka problemów, nie chcę teraz o tym rozmawiać, ale fakt jest faktem. I będziemy myśleć, co dalej robić, bo on naprawdę powinien dużo więcej wnieść do zespołu, a na razie no, to słabo wygląda. Nie, no oczywiście to nie ma jednej przyczyny, bo jest dużo przyczyn i myślę, że to najważniejsza przyczyna, że teraz nie mamy zespołu. I nie pracujemy w dobry sposób między sobą. Nawet nie mogę powiedzieć, dlaczego tak jest. Tak? To jest trudna sytuacja, ale no, każdy zespół ma w sezonie trudne, łatwe sytuacje, wygrywa mecz, przegrywa. To teraz jest problem taki, czy my zrozumiemy, gdzie my jesteśmy, jak my gramy i zrobimy postępy i poprawimy, albo nie zrozumiemy i będziemy grali jeszcze gorzej. To jest taki problem. Prezes ma pytanie? No, oczywiście nie, to jest inne wreszcie, po prostu korzystając z okazji chciałem podziękować, że trener tutaj dzisiaj z nami jest, bo chyba nie jest tajemnicą, że za parę dni będzie miał dość poważną operację i naprawdę jeszcze raz mogę podziękować za to, że tu znalazł czas, siły, poświęcił zdrowie, że przyjechał, zależało na tym meczu, wiadomo. Ja uważam, że nic się nie stało, będziesz przegrany, ja tylko życzę, żeby trener swój prywatny mecz zagrał do końca i żeby jak najlepiej to wygrał. Wysoko. I czekamy tutaj już na stałe. Dziękuję. Dobrą obroną.